Siema, witam Was ponownie w Lost Arku. Dzisiaj omówimy sobie i też zrobimy kolejny endgame content. Ostatnio robiliśmy sobie House Dungeony. Dzisiaj będzie to Guardian Raid. Czyli to jest taki, powiedziałbym, boss hunt. Polega to na tym, że wybieramy sobie tutaj busika. Teleportuje nas na mapkę. Szukamy tego busika, zabijamy go. No i w sumie tyle. Mamy oczywiście dwie wejściówki dziennie, jak zwykle. Większość endgame contentów w tej gierce jest limitowana niestety. No i tutaj mamy nagrody. Głównie z tego co widzę to jest to ekwipunek. I kamyczki oczywiście do ulepszania. Które są nam bardzo potrzebne, żeby podbić item level. Ja troszkę sobie podbiłem item level od ostatniego filmiku. Te dwa rajdy mam już zrobione, żeby odblokować raid level 2, to item level już mam, bo potrzeba 460, ale muszę też mieć zrobione poprzednie wszystkie 4 rajdy. Ja zrobiłem dopiero 2, także oczywiście te dwa mam zrobione, więc tych sobie już nie będziemy robić. Dzisiaj sobie zrobimy tego busika, a kolejnym razem tego busika. Po czym razem tam przejdziemy sobie na raid level 2 i tutaj już będziemy sobie po kolei lecieć, nie? Jeszcze, gdzie to jest? Jeżeli chodzi o raid, Guardian Raid, wygląda to tak. I jest to nad House Dungeonem w Vern Castle. Dobra, tak więc ja się zapisuję na raidzika, zrobimy Icy Legoros tego busika, no i zobaczycie jak to tam wygląda, jak ktoś oczywiście nie wie. I tak go muszę zrobić i tak, także klikamy matchmaking. Szuka nam ludzi do party. Dobra, znalazło, także wybijamy sobie pyk, accept. No i wchodzimy sobie na raid. Tylko poczekamy, aż wszyscy muszą zaakceptować. Też to tak średnio działa aktualnie, bo lagi są, to wszystko jest polagowane. Jak się kliknie matchmaking, to trzeba poczekać. W sumie spróbuję zrobić tak, bo ja ten raid tylko muszę zrobić, żeby odblokować raid level 2. Zobaczę, czy, bo tutaj się zaznacza, czy chcesz użyć moją wejściówkę na full luta, czy nie. I ja chcę spróbować tak, że zaznaczę, że nie użyję tej wejściówki. I chcę zobaczyć, czy mi wtedy zaakceptuje tutaj, zaliczy mi ten raid i będę mógł raid level 2 później zrobić. Także zobaczymy, bo to było fajne, bo teraz mógłbym zrobić te dwa raidy bez tak naprawdę wejściówek, nie marnując tego i później mógłbym dwa razy zrobić raid level 2 z wejściówkami. To by było giga fajne. No, spróbuję tak zrobić, zobaczymy. Taki teścik sobie zrobimy. No, tak więc znalazło, odznaczam to i akcept. I teraz powinno być, nie powinno mi wziąć wejściówki. Dobra, ogólnie serwery w tej gierce to jest jakiś niefajny żart, nie? Klikam matchmaking, nic się nie dzieje. Kliknę drugi, trzeci raz, pyk. O, znalazło mi teraz, oznaczam, akceptuję. I teraz czas upłynie. Będę miał napis, że ktoś nie zaakceptował i tak w kółko, i tak już chyba od 5 minut, nie? To jest jakaś porażka. O, kolejny. O, anulowało mi, bo jestem aktualnie w kolejce. Także no. Fajnie, fajnie. Fajne serwerki Amazon. Dobrze idzie. Mam nadzieję, że dzisiaj wejdę na ten raid. Fajnie by było. Dobra, udało się. Jakimś cudem się udało. Także ładujemy się na mapkę. I zaraz będziemy szukać busika. Dobra, jesteśmy na mapce. Kurde, ja builda jeszcze nie mam zrobionego pod busiki. I niestety będę bił moim buildem pod chaos dungi, czyli głównie AOE damage. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że damy radę. Także tutaj jest bosik, lecimy do niego i będziemy go bić. Dobra, mamy bosika. Ja nie wiem jeszcze jakie on ma kurde ataki, bo ja pierwszy raz na nim jestem. Ale widzę, że skacze chłop. Czyli to jest jego pierwszy atak. A i na Guardian Raidzie nie widać HP bosika, nie? Także. I dodatkowo mamy czas ograniczony, bo mamy 20 minut na zabicie bossa. Jak nie zabijemy, no to niestety, ale. RIP. Nie wiem, z tego trzeba uciec? Nie wiem dokładnie, jakie on ma mechaniki. No. I nie można też używać normalnych potek, trzeba używać tylko tych procentowych. Takie potki, które leczą procentowo i tylko nie, ich można używać. O, zamroził mnie. Fajnie. Pyk. Dobrze, jakieś tam kryty wchodzą.
O, znowu skaczę. No chyba skaczę za jedną osobą tylko. Dobra, zwolniłem ukręciołka. Pyk. Ajajajajaj. A, już padł jeden. Tylko poszło. O, ale wskrzesił go chyba chłop. A nie, zużyło nam to, zużyło nam wyjściówkę. Ja się tutaj są, ile razy można paść, nie? Zużyło nam tę jedną kulkę. Kurde, i mnie zamroził. Nie. Dobra, nie wleciał we mnie, to dziwne. Kurde, czasami nie wiem, gdzie jest ten boss. Dobra, skaczę. Nie wiem za kim. Chyba za mną. Już? Skakał? Znowu zamrożenie. Ale ja się daję łapać na te zamrożenia. Dobra, sobie podkę użyję. Pyk. No, już mamy full HP. Żeby nie umrzeć. Dobra, dostał stuna. Fajnie, możemy mu ładować damage. Prawda, jakoś giga dużo tego damage'u chyba też mu nie władujemy, bo ten stun nie trwa jakoś nie wiadomo jak długo. Dobra, znowu poszło zamrożenie. O! Prawie. Ale nasz kumpel dostał niestety. O, zamrożenie. Dobra, git. A zlisowałem połowę skilla tak naprawdę. Dobra, znowu skaczę. O, zamroził mnie. Dobra, lecimy w niego. Bijemy go dopiero jakieś 4 minuty. Ej, najgorsze to jest to, że nie widać tutaj jego HP, nie? Dopiero ewentualnie jak spejlujemy go, to jest wtedy informacja, ile procent HP mu zostało. No i uciekł mi. Kurde, ten boss takie uniki robi. Nie podoba mi się to. Te poprzednie nie robiły aż takich uników. Ja tutaj kurde odpalam skilla, a on mi nagle odskakuje. Pyk. Dobra, Zetkę odpalimy. Pyk, Zetka. A i uciekł mi. Dostał damage. Ale ja też dostałem. Od czego tak dostałem, kurde? Aha, dobra, bo to moja Zetka. Dobra, dobra. Czaję, czaję. Bo ja mam Engrave'a Mayhem. To moja Zetka mi spaliła HP-ki. Ja kurde jeszcze podki użyłem, bo zapomniałem o tym. Dobra. Pyk. Mogę jeszcze raz Zetki użyć? Mogę. Pyk. Ale to nie bije jakoś super dużo. O, udało mi się kurde uniknąć. Ale kozak. Mam 2 HP, nie? Także... Może być lipa jak dostanę jakiegoś hita. Ale póki co w miarę udaje mi się unikać. Item durability, kurde, musiałbym itemy naprawić. Zapomniałem, że w ogóle jest taka mechanika w tej grze jak naprawa itemów. Kurde, ale mi przewalił. Dobra, obleczymy się. O! On to kogoś innego goni, okej. Umarł. Kurde, co ci ludzie tak umierają? Mam 2 HP i nie umieram. Ja on skończył tutaj. Pyk. Może tak szczerze, to ja nie wiem, czy my go zrobimy. Dobra, Zetkę palę. Pyk. Wysowałem jeden atak. Dobra, skaczę. To nie za mną, okej. Pyk.
Nie. I to jest to, że nie można przyzaszować przez mobka. Tak mnie to w tej grze irytuje. Się blokuje od tego mobka, jak chcę przydaszować go. Bez sensu to jest. O? Gdzie jest bosik? A, tutaj. Dobra, nie dostałem damage'u. Pyk. Kurde, padnie on dzisiaj. Ile już gubiłem? 8 minut. Tu mamy chyba 4 życia. Przydałoby się, żeby padł, kurde. Jak tak dalej pójdzie, to go nie zrobimy. A ja chciałbym go zrobić. Jak mam być szczery. O! Dobra, Zetkę palę. No, taka średnia to Zetka była. Mogłem poczekać, aż stuna zostanie. O, teraz został stuna, ja Zetki nie mam, nie? Ale to spaliłem. No nie wiem, kurde, on umrzeć nie chce. Dobra, uciekł teraz. Musimy go szukać ponownie. No, także idziemy... O, tutaj jest, dobra. Widzimy się na busiku. Dobra, mamy chłopa znalezionego. Dobra, udało się uniknąć. Ale te ataki tych bossów nie są jakieś bardzo trudne do uniknięcia. Nie wiem, jak oni umierają tak na tych bossach. Naprawdę. Dobra, szarżuję. O, kolejny umarł. To jest niemożliwe. Dobra, pyk. Na mnie skacze? Ta. No najlepszego skacze, no co mam powiedzieć. Od razu nie na mnie. Kurde, nie wiem, czego zawijamy tak naprawdę. Nie mam pojęcia. Fajnie by było, ale nie zapowiada się na to. On kolejny padł. O kurde, dostałem. Ale dobra, żyję. Raczej jakiegoś giga dużego damage nie zrobiłem, no bo tak mówię, też nie mam builda pod rajdy jeszcze zrobionego. Tak na szybkości chciałem zrobić ten rajdzik. 9 minut nam zostało. Patrząc na to, jak ci ludzie się wywalają, to może być... Może być lipa. Pyk. Aj, dostałem, no. Znowu dostałem. Niemożliwe. Dobra, ma stuna. Zetka. Pyk. Wilek. Wogon. Bo on chyba najwięcej damage dostaje w ogon. Pyk. Jeszcze tą przypalimy. Dobra. Nie zamrozisz mnie, gościu. Dobra, teraz nie dostałem, także git. No, to coś. O, zmisowałem sobie właśnie. Pyk. Ja tam tych dwóch wyszło, czy o co chodzi z tymi ludźmi? Ha, bo my już chyba wskrzeszenie mamy. Ja oni już po prostu nie mogą wstać.
O Jezu. No nie wiem. Wydaje mi się, że tego nie zrobimy. No. Dobra, użyję potki w razie czego. Ale raczej nam damage'u po prostu braknie. Ja się jeszcze zablokowałem. No ale walczymy do końca. 7 minut zostało. Walczymy do końca. Może się uda. Pyk, unik. Skacze? Nie, jedzie. Jedzie hop. Dobra, tego nawet nie musiałem unikać. Nie, może ja go powinienem autoatakami bić, bo ja mam w sumie szybkie autoataki. No i znowu skacze. Nie wiem, oni potyk nie noszą na te rajdy, czy o co chodzi? Chłop na low HP. Co ty robisz, gościu? Pyk, pyk, dostał stuna, zetka. O. I umarł mój kumpel. Zostałem sam. Zostało 5 minut. No ja go w 5 minut na pewno nie zabiję. Jeszcze mi uciekł. Ale bullshit. A nawet, ja chyba nawet flary nie mam żadnej. Ale i tak go, nie wiem, czy go zabiję. Nie wiem, ile mu HP zostało. Mam jakąś flarę? Mam flarę. Jak się tego używa? In battle sword muszę to dać. Tutaj. Nie, dobra, nie wiem. A, nie mogę tego dać. Dobra, to GG prawdopodobnie. Tylko chyba nie znajdę. Dobra, no znalazłem go. Tylko problem jest taki, że jestem sam, nie? Jest giga ciężko. No ale zobaczymy. O Jezusku. Zdążę, zdążę, dobra git. No, no. Kauk. Boom. Trafił. Nie no, raczej na pewno wydaje mi się, że braknie mi po prostu damage, żeby go uwalić. O, nie, 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 nie. Dobra, żyje. 2 minuty zostały. O, jeszcze mnie sfrizował. Umieram? Nie. Ale co on tak, kurde? Szarżuje. No. Kurde, to jest to...
Jakbym wiedział chociaż ile on ma HP, to bym... To bym kurde wiedział, czy... Jest sens w ogóle czas jeszcze wastować, nie? Łazo. Dobra, jedzie znowu. No, minutka została niecała. Także raczej rip. Dobra. No, co prawda jeszcze nie umarłem, ale 8 sekund. No, GG. Nie wiem, nie udało się. 1,5% HP mu zostało. Dobra, no to był rajdik. Także do następnego.